jest nie przemija! Pozdrawiamy telewizję Trzebinia! Witam serdecznie. Skąd państwo przyjechaliście? Niepołomiec i Schuty. I który raz już pan mówił? Dziesiąty raz. Dziesiąty raz, tak? Ale to w takim korzeńskim składzie, jak oczywiście, tutaj jesteście? Oczywiście, my jeździmy od dziecka. Proszę pana, to już tak, 15 edycja, a panowie 10 raz. No to... No wie pan... To się chwali, proszę pana, takich sportowców Trzebinia potrzebuje. I my tacy jesteśmy. Tutaj jest mistrz Polski, tu jest mistrz Polski, tu jest mistrz Polski. I wszyscy kolarze? Wszyscy, oczywiście. Narciarze. Jak państwo przetrwaliście te trudy, tych 40 paru kilometrów? Bardzo fajnie, fajna trasa, wspaniała, fajna pogoda, super się jechało. Klimat dobry. Czyli rodzinny rajd rowerowy jak najbardziej godny jest polecenia, no, tak? Oczywiście. Super. I robimy swój w lipcu i zapraszamy. No to strasznie się cieszymy. Rzeszowa na rodzinny rajd rowerowy. A czy były jakieś trudności na trasie, czy nie było żadnych? Absolutnie, super, super oznakowane. Super zabezpieczona, po raz pierwszy jak tu widzę takie zabezpieczenie. A co państwo byście powiedzieli o organizatorach? Wszystko dobrze. Chwała władzom Trzebini za organizację. Piątka z plusem. Piątka z plusem. Jest jakaś recepta, proszę pana, żeby mieć taką doskonałą kondycję jak pan? Geny, papierosów nie palić, narkotyków nie zażywać, jeździć na rowerze z grupą, cieszyć się i więcej nic. Słyszeliście państwo, żeby robić takie wyniki, trzeba spełnić te kilka podstawowych warunków, o których pan tutaj wspomniał, ale oczywiście proszę pamiętać, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Więcej osób się pojawia na starcie i oczywiście wszyscy na metę docierają, co bardzo cieszy. Piękna pogoda. No myślę, że to, że impreza wpisała się chyba już w tradycję nawet nie powiatu szarowskiego, ale Małopolski, jest piękne. Jesteśmy coraz bliżej Krakowa, a Kraków coraz bliżej naszej ziemi szarowskiej Trzebini. Tylko się cieszyć i wykorzystywać to, że tak piękne imprezy są organizowane. Zachęcam wszystkich do aktywności. Jak co roku jest fajna trasa, lekko zmieniona, ale jednak idealna dla nas. Dużo lasu, dużo terenu. Można sobie odpocząć w Puszczy Dulowskiej i sobie spokojnie dojechać. Czyli jak najbardziej sprawdza się idea rodzinnych rajdów rowerowych na trasie Kraków-Trzebinia. Tak jest, ten rajd jest chodzącym ideałem wśród rajdów w Małopolsce i nie tylko. Trasa bardzo fajna, miło się jechało, spokojnie, ścieżkami rowerowymi przez las. A co byście panowie powiedzieli o organizacji tego rajdu? Organizacja jest na chyba jednym z najwyższych poziomów, jakie widzieliśmy na wszystkich rajdach, w których byliśmy. Wszystko dopracowane na tip-top. Super było, nie? Wszystko tak jest, dokładnie. Nie ma się do czego doczepić. To nie ma. Wszystko tak jak trzeba. A teraz przedstawiamy państwu młodą kadrę rodzinnego rajdu rowerowego z Rudna do Trzebini. Jak masz na imię? Oliwia.
Nikola, Kamil, Arek. Proszę nam powiedzieć, jakie wrażenia z tejże edycji, kochani? Jak się wam jechało? Dobrze się jechało, trasa była spoko. Fajnie rozmawiałyśmy. A jak się jechało, powiedzcie panowie? Bardzo fajnie. Trasa były jakieś trudności? Nie, ja się trochę pomęczyłem. I warto byłoby polecić kolegom i koleżankom taki rajd? W imieniu organizatorów Trzebińskiego Centrum Kultury i Urzędu Miasta Trzebinia chciałbym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, organizatorom, wszystkim zaangażowanym w organizację 15. jubileuszowego rajdu rowerowego Kraków-Trzebinia. Samochodem Skoda i pełnym bakiem benzyny otrzymuje pan Tomasz Surowiak z Trzebinia. Jeszcze raz duże brawa dla pana Surowiaka. Także bardzo piękna impreza, 15. jubileuszowa, jak państwo wiedzą. Co roku praktycznie coraz więcej ludzi, coraz więcej i bardzo dobrze. I o to chodzi. Piękny sponsori. Widać, że organizatorzy też się spisali. Chciałem podziękować w tym miejscu za tą organizację wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego pięknego spotkania dzisiejszego na rowerach. A w szczególności chciałem podziękować naszemu Trzebińskiemu Centrum Kultury z panem dyrektorem Adamem Potockim na czele i jego pracownikami, którzy naprawdę mocno się napracowali. To nie tylko dzisiaj, bo przecież przygotowania do takiego rajdu to jest kilka miesięcy. To jest potężne przedsięwzięcie logistyczne, to jest cała oprawa. To jest zabezpieczenie wszelkiego rodzaju. Chciałem podziękować w tym miejscu również służbom medycznym, Służbie Maltańskiej, Straży Pożarnej, Policji, wszystkim służbom, które zapewniały nam bezpieczeństwo. Czuliśmy się bezpiecznie i bardzo dobrze i o to chodzi. Proszę Państwa, bo jeżeli się raz coś zorganizuje, to jest przypadek. Jeżeli 5 razy to jest reguła, jeżeli 10 razy to tradycja, a 15 razy no to już jest niezwykłe wydarzenie. To jest niezwykły wyczyn. Ja Państwu ogromnie dziękuję, że przybyliście do naszego miasta, że możemy się z Państwem spotkać i możemy Państwu pogratulować tej niezwykłej pasji. W zdrowym ciele, zdrowy duch!